Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Szulc, jestem urologiem, pracuję w Medicus Clinic. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o biopsji fuzyjnej. Jedynym sposobem, którym można zdiagnozować podwyższone PSA, jest biopsja. I nie ma żadnej innej techniki, jak tylko biopsja, czyli pobranie igłą materiału tkankowego z prostaty celem weryfikacji histopatologicznej. Ponieważ medycyna w oszałamiającym tempie robi nieprawdopodobne postępy i jest coraz to bardziej nowoczesna, opracowano technikę obrazowania gruczołu krokowego w rezonansie magnetycznym. Podstawowym badaniem, które wykonujemy, mając podejrzenie raka prostaty, jest rezonans magnetyczny. W momencie wykonania rezonansu, kiedy otrzymujemy wynik do ręki, jeżeli mamy zmiany o charakterze PIRATS 3, 4 lub 5, należy wykonać biopsję. Biopsja fuzyjna jest najnowocześniejszą metodą wykrywania tych zmian, gdyż daje nam stuprocentową pewność, że opisywane zmiany w rezonansie będziemy mogli pobrać do badania histopatologicznego. Żeby to dobrze zrozumieć, chciałem Państwu przedstawić sytuację, kiedy mamy podejrzenie raka prostaty w rezonansie opisane jako zmianę PIRATS 4. Jeżeli wykonujemy klasyczną biopsję, to ten obszar, który na przykład ma 3 mm, możemy pominąć igłą biopsyjną, gdyż biopsja jest często niedokładna. Kiedy wykonujemy biopsję fuzyjną, nakładamy obraz rezonansu i to ognisko opisane w rezonansie w czasie rzeczywistym na obraz USG i możemy wykonać biopsję nawet 4 czy 5 ukuć dokładnie w tym ognisku. Dodatkowo mamy obrazowanie 3D, w związku z tym możemy obrócić tą prostatę i ten obraz zaobserwować z boku, z góry i z tyłu. Dzięki temu mamy też kontrolę nad długością wkuć. Co to znaczy? Jeżeli mamy pomarańczy pestkę, to tą pestkę możemy dokładnie ukuć igłą, obojętnie z której strony nie będziemy wkuwać. Jeżeli nie mamy biopsji fuzyjnej, to kujemy na ślepo. Przewaga biopsji fuzyjnej nad każdą inną formą biopsji polega jeszcze na tym, że robimy tą biopsję w znieczuleniu. W związku z tym panowie nie muszą się martwić o ból, o stres. Trwa to krótko i jest to biopsja przezkroczowa. W związku z tym nie ma żadnego kłopotu z oddawaniem stolca po biopsji, żadnego kłopotu z potencjalnym zakażeniem. Jest to metoda dużo lepsza i ten sposób biopsji przezkroczowy jest dużo bezpieczniejszy. Jeżeli Państwo chcieliby coś więcej usłyszeć o biopsji fuzyjnej, zapraszam na konsultację.